jeszcze nieco młodszym człowiekiem, myślałam, że żeby pójść do nieba, trzeba być naprawdę dobrym. I w głębi serca wiedziałam, że nie dam rady po ludzku być doskonała. I myślałam sobie, że pójdę do nieba, że jakoś tam będzie, że ja pójdę do tego nieba. Ale chcę, żebyś wiedział, że nie będzie jakoś. Nie będzie jakoś, bo będzie albo źle, albo bardzo dobrze. Albo będziesz zbawiony, albo będziesz potępiony. Nie będzie jakoś. Nie będzie jakoś. Nie ma czegoś takiego jak jakoś. Nie pójdziesz do nieba jakoś. Nie pójdziesz w żaden enigmatyczny sposób do nieba. Nie pójdziesz, dopóki nie narodzisz się na nowo. Dopóki nie poznasz osobiście Jezusa Chrystusa. Nie pójdziesz do nieba. Nie będzie jakoś. Ludzie, ja naprawdę myślałam, że ja kiedyś byłam dobrym człowiekiem. Że ja byłam takim niewinnym, że ja mogłam pójść do nieba. Ale powiem wam taką osobistą rzecz. Bałam się psów. I kiedy widziałam takiego psa, którego się bałam, to w mojej myśli ja skręcałam mu kark. Ja nieraz skręciłam psu kark w moich myślach. Ja nieraz dołożyłam człowiekowi. Zawsze myślałam, co by było, gdybym była takim strongmanem. Jakbym załatwiła drugiego człowieka. I chcę, żebyś przyjrzał się dzisiaj swoim myślom. Przyjrzyj się dzisiaj swoim myślom, bo może się okazać, że jesteś seryjnym zabójcą. Może się okazać, że naprawdę jesteś seryjnym zabójcą i potrzebujesz usprawiedliwienia, potrzebujesz ratunku, potrzebujesz zbawienia, potrzebujesz ucieczki od samego siebie, od swoich myśli katujących innych, od swoich myśli, które katują ciebie, bo może tak jak ja skręcałeś psu kark w swoich myślach, może nieraz człowiekowi dołożyłeś, może nieraz byłeś wobec niego arogancki i wiecie, słowo mówi, że każdy zgrzeszył, każdy człowiek zgrzeszył, nie ma żadnego sprawiedliwego, dlatego Jezus Chrystus umarł na krzyżu 2000 lat temu, dlatego On poniósł na krzyżu każdą chorobę, każdy grzech, każdą niemoc, każdą twoją niesprawiedliwość, każdą twoją obrzydliwość, którą ty zrobiłeś w życiu. Jezus poniósł to na krzyżu i wiesz, czego dzisiaj potrzebujesz? Potrzebujesz kogoś, do kogo uciekniesz od wszystkiego złego, gdzie uciekniesz nawet od siebie samego, jako tego niezbawionego. Chcę ci powiedzieć dzisiaj, że potrzebujesz usprawiedliwienia, potrzebujesz narodzić się na nowo, potrzebujesz spotkać się osobiście z Jezusem Chrystusem, bo to życie się kiedyś skończy. Ono naprawdę się kiedyś skończy. Ono się kiedyś skończy, twoje życie się skończy i staniesz na sądzie. Staniesz na sądzie, albo staniesz na sądzie ku życiu, albo staniesz na sądzie ku potępieniu, jako człowiek oddzielony od Boga. I chcę, żebyś wiedział, że dla ciebie jest dobra nowina. Dobra nowina jest taka, że to Jezus poniósł twój grzech. Że to Jezus poniósł twój grzech na krzyżu 2000 lat temu. I możesz przyjąć Jego sprawiedliwość. Możesz przyjąć Jego sprawiedliwość. I stać się święty. I stać się doskonały. Nie przez swoje własne uczynki. Nie przez swoje starania. Ale możesz być święty. Uświęcony Jego krwią. Możesz być święty Jego sprawiedliwością. Możesz być święty i zaakceptowany w Jezusie Chrystusie. Jeśli tylko uwierzysz. Jeśli tylko uwierzysz w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony, będziesz zbawiony. Jeśli tylko uwierzysz w zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, będziesz zbawiony, będziesz zbawiony. Bo nie pójdziesz do nieba jakoś, bo nie pójdziesz do nieba jakoś. Musisz spotkać się osobiście z Jezusem Chrystusem. Musisz spotkać się z Nim w duchu. Musisz spotkać się z Nim w duchu. To jest bardzo proste. Wystarczy, że powiesz: ja ciebie potrzebuję i zapraszam ciebie do mojego życia. Jezus, zapraszam ciebie do mojego życia, bo potrzebuję kogoś, do kogo mogę uciec. Do kogo mogę uciec w ramiona. W ramionach, w których mogę się skryć. Potrzebujesz takiej osoby. Potrzebujesz takiej osoby. Potrzebujesz zbawienia, potrzebujesz usprawiedliwienia, potrzebujesz spotkać się z Jezusem Chrystusem, potrzebujesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Potrzebujesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Uwierz w Jego śmierć i uwierz w Jego zmartwychwstanie, a będziesz żył. Uwierz w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a będziesz żył. A będziesz żył. Nie będziesz wolnym elektronem na tej ziemi. Nie będziesz religijny. Nie będziesz humanistą. Bo kiedy poznasz żywego Jezusa Chrystusa, to będziesz się brzydził.
Chrystusa, to będziesz wiedział, że On jest. Będziesz wiedział, że On jest. I będziesz wiedział, że jesteś zbawiony. Potrzebujesz spotkać się z Jezusem Chrystusem. Potrzebujesz ofiary Jezusa Chrystusa. Potrzebujesz ratunku, przyjacielu. Czy jesteś tego świadomy, czy nie? Potrzebujesz ratunku. Potrzebujesz spotkać się z Jezusem Chrystusem. Potrzebujesz spotkać się z Jezusem Chrystusem. Bo jeśli Go nie spotkasz, jeśli nie spotkasz Jezusa Chrystusa, to pójdziesz do piekła. Taka jest prawda. Nie ma, że pójdziesz do nieba jakoś. Nie ma, że pójdziesz do nieba jakoś. Do nieba nie idzie się jakoś. Do nieba się idzie po znajomości. Do nieba się idzie po znajomości Jezusa Chrystusa. Czy słyszysz? Do nieba idzie się po znajomości Jezusa Chrystusa. Jezusa tego, który objawił nam Ojca. Jezusa tego, który objawił nam Ojca Wszechmogącego. Przed Nim kiedyś będziesz odpowiadał. Przed Nim kiedyś zdasz sprawę z tego, co zrobiłeś. Co zrobiłeś z tą informacją, że Jezus Chrystus umarł za Ciebie na krzyżu. Kiedyś będziesz za to odpowiadał. Dzisiaj jestem dla Ciebie ratunkiem. Chcę, żebyś wiedział, że Bóg jest dobry, ale Bóg miłuje człowieka w Chrystusie. W Chrystusie. To znaczy, że kiedy Ty się pojednasz, to jesteś zjednoczony z Nim. To jesteś zjednoczony z Nim. Kiedy spotkasz się z Chrystusem, będziesz z Nim pojednany. Będziesz zjednoczony. Będziesz wiedział, że to Twój Ojciec, a nie straszny Pan Bóg, który siedzi na tronie i chce, żebyś był dobrym człowiekiem. Wcale nie musisz już być taki dobry, bo Jezus pokonał grzech, przybił go do krzyża. Jezus przybił grzech do krzyża. Jedna jedyna rzecz, która Cię dzisiaj oddziela, która sprawia, że wcale nie jesteś święty, to to, że jesteś arogancki do osoby Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś arogancki, to nie pojednasz się z Bogiem, bo z Bogiem można pojednać się tylko w Jezusie Chrystusie, bo tylko Jezus Chrystus poniósł ofiarę za Twój grzech. Rozumiesz? Naprawdę nie musisz się dzisiaj potępiać, bo jedna jedyna rzecz, która Ciebie oddziela dzisiaj od żywego Boga i to, że Ty Go nie doświadczasz, to jest to, że jesteś odwrócony do Niego plecami. Musisz spotkać się osobiście z Jezusem Chrystusem. Musisz Go spotkać Go w swoim duchu. Spotkać Go w swoim duchu po to, żebyś wiedział, że On jest prawdziwy. Bóg nie jest religijny. Bóg nie jest marionetką. Bóg to nie jest ten Jezusik na krzyżu. To nie jest ten hippie w długich włosach z jakimś pedalskim spojrzeniem. Jezus Chrystus to Pan Panów i Król Królów. Chcę, żebyś dzisiaj wiedział, że Jezus to Pan Panów i Król Królów. To jest ten, który umarł za Ciebie na krzyżu. To jest ten, który jest dla Ciebie ratunkiem. To jest ten, który jest dla Ciebie ratunkiem od wiecznego potępienia. Jezus. Jezus to jest imię, na które zegnie się wszelkie kolano. Czy tego chcesz, czy nie? Zegniesz swoje kolano. Ale możesz je zgiąć już teraz. I możesz doświadczyć Jego miłości. Możesz doświadczyć Jego troski, Jego obecności, Jego realności. Jeśli tylko zegniesz swoje kolano. Jeśli tylko uznasz Go swoim Panem i Zbawicielem. Doświadczysz żywego Boga. Doświadczysz Jego realności. Potrzebujesz pojednać się z żywym Bogiem. Potrzebujesz spotkać osobiście Jezusa Chrystusa. Potrzebujesz spotkać się z Nim. Potrzebujesz żywego Boga. Nie potrzebujesz religii. Nie potrzebujesz religii. Nie potrzebujesz tradycji, bo one Ci nie dadzą poczucia bezpieczeństwa. Nie ma poczucia bezpieczeństwa w religii ani w tradycji. Nie ma poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczny możesz być tylko w Bogu, jeśli Go spotkasz. Wtedy, kiedy On wypełni Ciebie swoim świętym duchem i Ty będziesz wiedział, że jesteś zjednoczony. Tylko wtedy będziesz bezpieczny, dlatego że będziesz znał swojego Ojca. Dlatego że będziesz znał swojego Boga. Potężnego. Potężnego Boga.
spotkaj się z Jezusem Chrystusem. Wezwij Jego imienia, wezwij Jego imienia, wezwij Jego imienia jeszcze dzisiaj nad swoim życiem, bo potrzebujesz narodzić się na nowo, potrzebujesz być zbawiony, potrzebujesz ratunku. Czy sobie zdajesz z tego sprawę, czy nie? Potrzebujesz ratunku, potrzebujesz pójść do najwyższej instancji, jaką jest Bóg na tej ziemi. Bóg to najwyższa instancja. To nie pokój daje świat, to nie ludzie ci dają pokój i bezpieczeństwo, to Bóg da ci bezpieczeństwo. Jeśli do Niego przyjdziesz, to Go poznasz. Poznasz Go jako Ojca, poznasz Go jako swojego Zbawiciela, jako Tego, który nigdy ciebie nie potępi. Jeśli tylko przyjmiesz usprawiedliwienie we krwi, jeśli przyjmiesz usprawiedliwienie w Jezusie, będziesz zbawiony, będziesz żył na wieki, będziesz Jego synem, będziesz Jego córką. Jeśli wezwiesz Jego imienia, będziesz zbawiony.